Przyjaciele, nastał czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Drodzy przyjaciele, prawdą jest to, że każdy człowiek, który osobiście nie spotka się z Jezusem, nie wejdzie do nieba. Drodzy przyjaciele, kiedy Szymon i Andrzej zobaczyli Jezusa, Jezus do nich powiedział: chodźcie za mną, a oni poszli za Jezusem. Oni nie poszli do budynku, oni nie poszli w żadną inną stronę, ale poszli tylko za Jezusem. Pójść za Jezusem, to znaczy prawdziwie uwierzyć w Jego słowa i to znaczy prawdziwie podążać za Nim, ufając w każde Jego słowo. Drodzy przyjaciele, każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Nastał czas, gdzie Jezus może wrócić lada dzień. Nastał czas, kiedy każdy człowiek może w tej sekundzie wejść do Królestwa. Drodzy przyjaciele, jeżeli nie otworzycie swoich serc na prawdę Ewangelii związaną z tym, że Chrystus osobiście umarł za każdego człowieka i osobiście poniósł śmierć za niego, jeżeli człowiek tego nie przyjmie do serca, do wnętrza, nie zacznie tym prawdziwie żyć i nie stanie się wdzięczny, nie wejdzie do nieba. Słowo Boże mówi, że przeklęty ten, który pokłada nadzieję w człowieku. Drodzy przyjaciele, jestem człowiekiem, który narodził się na nowo i oddał życie Chrystusowi. Dzisiaj wiem, że trzeba zbliżyć się do Boga, aby On zbliżył się do nas. Trzeba zawołać: Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Jezus, ja wierzę w Twoje każde słowo. Dziękuję Ci, że za mnie umarłeś. Dziękuję Ci, że oddałeś za mnie życie. Trzeba prawdziwie zawołać do Jezusa. Drodzy przyjaciele, w tym religijnym kraju jedną wielką pomyłką jest to, że człowiek myśli, że chodząc do budynku, że biorąc udział w rytuałach, że mając sakramenty wejdzie do nieba. Nie wejdziesz do nieba, jeśli nie narodzisz się na nowo. Każdy człowiek musi zmienić swoje myślenie. Jeśli jeszcze nie narodziłeś się na nowo, to znaczy, że masz stary sposób myślenia. Stary sposób, który nie zna Boga. Drodzy przyjaciele, żeby poznać Jezusa, trzeba do Niego zawołać osobiście. Trzeba z głębi serca klęknąć przed Jezusem i powiedzieć: Jezus, ja Ciebie potrzebuję. Drodzy przyjaciele, kiedy narodziłem się na nowo, zrozumiałem, że ten świat jest skazany na porażkę, lecz każdy, kto wezwie imienia Jezus prawdziwie ze szczerego serca, będzie zbawiony. Drodzy przyjaciele, musicie narodzić się na nowo.